Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj znowu gotujemy. Słuchajcie, święto coraz bliżej. Przepisy mam sporo, o które prosiliście, także w kolejnych wideo będę Wam pokazywać. Dzisiaj zrobimy kulki rybne. Kulki rybne z rodzynkami. Mój ukochany przepis z dzieciństwa. Fantastyczny, przepyszny. Jeżeli nie próbowaliście, to koniecznie zobaczcie to wideo. Kulki rybne to taki przepis, który pamiętam z dzieciństwa. Moja babcia i mój wujek, który był kucharzem, przygotowywali zawsze na święta Bożego Narodzenia, czy nawet na Wielkanoc. Uwielbiałam ten przepis. Oni go zawsze przygotowywali w takich miseczkach, klasycznych miseczkach, w których my teraz może jemy sobie na przykład płatki śniadaniowe. I te małe miseczki pełne galarety były porozstawiane w różnych miejscach, w piwnicy, w lodówce, gdzie się tylko mieściły. I pamiętam, że pytałam się zawsze babci, czy mogę później trochę spróbować wcześniej. Uwielbiam połączenie ryby z rodzynkami. Jeżeli nie próbowaliście, to nie bójcie się tego połączenia. To jest po prostu delikatny, słodki, lekki smak, który łączy się z delikatnym białym mięsem. Coś fantastycznego. Co ciekawe, ponieważ my robimy je w galarecie, to potem podajemy do nich chrzan z jajkami z majonezem, czyli taki smak bardzo ostry, ale ten chrzan akurat, który ja robię, jest dość delikatny, ale jednak ostry, bo to chrzan i fantastycznie te potrawy łączą się ze sobą. Każda osoba, która nie znała tego przepisu, a poznała u mnie, bardzo go lubi, oprócz jednej mojej córki, która nie cierpi rodzynek w ogóle. I ja na przykład nie lubię rodzynek w serniku, więc rozumiem, natomiast w rybie uwielbiam. Także robię bardzo często tą wersję z rodzynkami dla nas, a kilka kulek w tej osobnej miseczce dla Gaby bez rodzynek. Zabieramy się za przepis. Do naszego przepisu będziemy potrzebować białej ryby. Moja babcia, mój wujek czy moja ciocia robili to w dawnych czasach, bo to są przepisy, które ja pamiętam jeszcze z lat 80. Robili to po prostu z filetu, z morszczuka. Ja ten przepis troszeczkę podkręciłam i robię go z polędwicy z dorsza. Dzisiaj mam polędwicę z dorsza czarnego i już tego mojego dorsza zmieliłam. Słuchajcie, mam taką przystawkę do KitchenAid'a, która na prąd sama tam mieli, więc jest bardzo wygodnie. Moment to trwa. Najpierw tnę dorsza na małe kawałki. On już jest pozbawiony ości, jest bez żadnej skóry, więc to jest moment, żeby to zrobić. Wrzucam te małe kawałki zmielone. W ten sposób będę już przygotowywać dalej. W tym opakowaniu to akurat był dorsz czarny z Lidla, który ważył 600 gramów. Natomiast jakakolwiek polędwica z dorsza tutaj będzie ok, możecie też spróbować z morszczukiem. Chciałam Was tylko przestrzec, abyście dorsza nie szatkowali w malakserze. Kiedyś nie miałam tej mojej maszynki do mięsa i robiłam to w malakserze. On jest za bardzo poszarpany, te kulki nie mają tak fajnej konsystencji, także zdecydowanie polecam jednak maszynkę do mięsa. Oprócz tego będziemy potrzebować namoczoną słodką bułkę. Ja używam chałki. Ten przepis jest przepisem, jak rozumiem, żydowskim, czyli to są takie klasyczne przepisy, które mają pomieszane elementy słodkie właśnie z elementami, które słodkie nie są. I chałka słodka jest właśnie takim elementem. Namaczam ją w mleku, ona stoi sobie kilkanaście minut namoczona w mleku, potem to mleko odcisnę i jeszcze za moment tę chałkę także przepuszczę przez maszynkę, ale chciałam Wam pokazać, jak namoczona w mleku wygląda. Oprócz tego będziemy potrzebować rodzynki oczywiście, najlepsze są moim zdaniem sułtanki i jedno jajko na tę ilość ryby, jedno jajko nam wystarczy. W zależności od tego, jak ryba była mokra, czasami nie trzeba dodawać już niczego więcej oprócz przypraw. Czasami jednak ta nasza masa po dodaniu jajka będzie zbyt wilgotna i wtedy będziemy potrzebować odrobinę bułki tartej, ale starajmy się dodać jej jak najmniej, bo chodzi nam o to, żeby te kulki były bardzo delikatne. Przyprawy. Słuchajcie, ja dodaję sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Oczywiście gałki muszkatołowej trzeba dodawać trochę, nie można przesadzać, także tarkuję taką dosłownie 1/3 całej gałki do środka. No i będziemy potrzebować bulion i będziemy potrzebować żelatynę. Ja bulion ugotowałam wczoraj i tutaj możecie oczywiście klasycznie, mój wujek robił fantastyczny bulion na łbach rybich, na ościach i on jest przepyszny, ale ja z reguły nie mam czasu i albo robię bulion po prostu czysto warzywny, albo dodaję odrobinę kurczaka, ale naprawdę niedużo, bo to nie chodzi o to, żeby to było tłuste.
Ten bulion ma być delikatny, dużo marchewki. To jest kluczowe w tym bulionie. On też ma być lekko słodki, ale też oczywiście słony. Natomiast duża ilość marchewki i nie przesadzanie z przyprawami typu lubczyk, żeby nie był ten bulion dominujący w smaku. Ta galareta ma być taka, wiecie, ona nie ma być taką gumą, tylko ma być taką odpowiednio trzęsącą się galaretą, która nam po prostu idealnie pod łyżką się trzęsie, idealnie razem z tym daniem będzie nam wędrowała do buzi. Także tutaj użyjemy do tego żelatyny, która jest w listkach. Taka żelatyna moim zdaniem jest dużo lepsza niż ta w proszku. Ale to za sekundkę, my bierzemy się do składania naszych kulek. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za składanie naszych kulek. Czyli tak, mamy rybę, 600 g polędwicy z dorsza. Odcisnęłam moją chałkę z mleka, bardzo mocno naciskając tak, żeby to mleko całe niemalże wypłynęło i potem tę bułkę też przepuściłam przez maszynkę. Teraz do naszej masy będziemy dodawać jedno jajko, rozbijamy, następnie dodajemy rodzynki. Ja tutaj daję całe opakowanie sułtanek, ja lubię ich dużo. Jak czasami, słuchajcie, widziałam te przepisy na podobne gdzieś w internecie, to tam są 2-3 łyżki. Ja lubię, żeby tych rodzynek było dużo, bo dla mnie ten słodki smak jest kluczowy. Jeżeli próbujecie po raz pierwszy i macie tak, że tak nie do końca Was te rodzynki przekonują lub jesteście tak jak Gaba antyrodzynkowi, jeżeli chodzi o rybę, to wtedy dodajcie ich mniej albo w ogóle, ale namawiam Was naprawdę, to jest fantastyczny smak. I teraz przyprawy. Potrzebujemy tak, pieprz, też nie za dużo. Gałka muszkatołowa. Ja biorę sobie całą gałkę i mniej więcej na takiej najdrobniejszej tarce ścieram 1/3. Z gałką trzeba uważać, bo jak gałki da się za dużo do przepisu, to nie ma nic gorszego, bo będzie potwornie gorzkie. I jeszcze potrzebujemy sól. Drobna sól, duża szczypta. No i należy zakasać rękawy i całość ugniatamy ręcznie. Staramy się nie narobić bałaganu. Mieszamy tak, aby, słuchajcie, całe to jajko, żółtko, żeby ono nie było tylko w jednym miejscu, tylko żeby cała masa ładnie się połączyła. Rozdystrybuujemy całe nasze rodzynki w odpowiednich ilościach po całej masie. I te wszystkie przyprawy też się dobrze połączą. Kiedy wymieszacie wszystko, weźcie sobie kawałek ryby do ręki, spróbujcie zgnieść i zobaczcie, czy ona ładnie trzyma konsystencję. Zobaczcie, bardzo dobrze. I ja nie muszę dodawać w tym momencie bułki tartej, ale jeżeli będzie tak, że to będzie trochę Wam ociekało, to wtedy dodajcie odrobinę bułki i znów wymieszajcie całość. Do formowania kulek polecam Wam przygotować sobie miseczkę z wodą. W niej będziemy moczyć ręce i dzięki temu nasze kulki będą lepiej uformowane. Bierzemy sobie taką ilość naszej masy, żeby kulka idealnie mieściła nam się w dłoni. Możecie robić je oczywiście większe i mniejsze. Widziałam przeróżne i robiłam przeróżne. Ja wolę chyba takie troszeczkę mniejsze. One trochę szybciej się gotują, szybciej się robi to danie. I słuchajcie, pomiędzy dłońmi toczymy sobie taką kulkę. Dokładamy jedną, drugą dłonią, aż zrobimy taką ładną kuleczkę i przekładamy sobie na jakąś tacę. I tak po kolei staramy się te kulki robić podobne. Mniej więcej co 2 kulki moczę ręce w wodzie, bo jeżeli coraz więcej masy będzie nam zostawało na dłoniach, one będą takie poszarpane wtedy te kulki, a my chcemy, żeby one były ładnie uformowane, takie, wiecie, piękne kuleczki, pulpeciki. To jest w ogóle też dobra metoda, jeżeli robicie jakiekolwiek takie pulpety rybne. No i lecimy, kulka za kulką, aż będziemy mieć wszystkie gotowe. Ja jeszcze nie włączyłam mojego bulionu, bo nie chcę, żeby tutaj był dźwięk gotującego się nam na mikrofonie. Natomiast Wy już możecie spokojnie swój bulion rozgrzać, zaraz będziemy na niego nasze kulki wrzucać. Słuchajcie, przesunęłam talerz, żebyście lepiej widzieli, jak te kulki tutaj toczę. I tak naprawdę, słuchajcie, pomiędzy 2 dłonie dociskamy, troszeczkę możemy je porolować. Głównie chodzi o to, żeby troszeczkę je ścisnąć, ale też nie za bardzo, bo chcemy, żeby one były delikatne, trzymały nam dobrze kształt, ale w środku, żeby nie były takie zbite, że je pościskacie po prostu totalnie, bo wtedy nie ma tam takiego elementu powietrza, że one są takimi delikatnymi kąskami.
A ja dalej kulam i kulam. Słuchajcie, to danie jest fantastyczne, między innymi dlatego, że jest to świetne danie na dietę. Ja je bardzo lubię. Wiem, że może rodzynki nie do końca są tutaj dietetycznym elementem, staram się ich wtedy sypać mniej, ale jeżeli mam zwiększyć liczbę ryb w diecie albo mam zwiększyć ilość białka, to jest to jedno z dań, które wybieram. Żelatyna też świetna po prostu na stawy ponoć. Także to jest takie fajne danie, które w styczniu bardzo często robię. Ja je trzymam w takich szklanych pojemnikach, takie, które są szklany pojemnik, który ma plastikowe wieczko i trzymam je bardzo często nawet na tarasie, jak jest chłodniej, bo wtedy w lodówce nic się nie mieści. Super danie właśnie na śniadanie czy na kolację. No wtedy jak ta dieta, to już nie dajemy tego elementu chrzanu, jajek i majonezu. Ja dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić do taki dla mnie idealny chrzan do tych potraw rybnych. Natomiast no, jest też bez tego też jest spoko. Słuchajcie, mój bulion zaczyna się gotować i chcemy, żeby ten bulion pyrkał nam tak troszeczkę. To nie ma być wrzące, wiecie, totalne wulkany, tylko delikatne pyrkanie. Kiedy osiągniecie taki stan zagotowania bulionu, zostawiamy go na małym gazie, czy tam na niskim, co tam macie, na czym gotujecie. I na taką temperaturę będziemy wrzucać nasze kuleczki. Możecie to zrobić ręcznie, możecie to zrobić z takiego durszlaka. Ja wkładam pojedyncze kulki, z reguły gotuję to na dwie tury, tak żeby kulki nam się zmieściły. Też tego bulionu będę używać potem do galarety, tylko go przesączę przez taki, najlepiej przez gazę. Jest przesączyć, wtedy nie ma żadnych warfocli. Jest też ten element rybny wtedy w naszym bulionie. W momencie, kiedy bulion się gotuje, mi nawet, słuchajcie, weszły wszystkie moje klopsiki naraz, gotuję je przez około 15 minut od momentu, kiedy znów ten bulion zacznie pyrkać. Czyli na małym gazie 15 do 20 minut możecie jedną kulkę poświęcić, wyjąć i sprawdzić, czy jest w pełni ugotowana. W momencie, kiedy się ugotują, ja je wyciągam z bulionu, daję im ostygnąć, natomiast bulion, kiedy tylko troszeczkę ostygnie, przesączam przez gazę, tak żeby nie było tam żadnych farfocli i potem taki przesączony, gorący bulion, nie wrzący, ale gorący, przelewam sobie do miarki, do niej będę już dodawać żelatynę, ale to za chwilę, niech one się gotują. Ja teraz przygotuję mój chrzan, taki jak przygotowuję na święta. Mam tutaj 4 jajka ugotowane na twardo, bardzo twardo, bo dzisiaj zaczęłam je gotować. Poszłam na chwilę przygotować się do wideo i zapomniałam o jajkach, ale na szczęście coś mnie tknęło i przyszłam odpowiednio szybko. Jajka, słuchajcie, ścieram na tarce na tych najdrobniejszych oczkach, tak żeby to były takie cieniusieńkie farfocelki. I 4 jajka, najlepiej od takich szczęśliwych kur, które... Ja to Wam już kiedyś mówiłam o tej teorii, że najlepiej to mają kury, które mają duży teren, które mogą sobie zjeść, a to dżdżownice, a to trochę przeróżne rzeczy, mają przeróżną dietę, trochę dzikiego życia, które tam sobie żyje, trochę fajnej pomieszanej karmy, trochę ziół. Takie kury, które mają po prostu hektar do pobiegania i nie ma ich dużo i nie walczą o miejsce, są po prostu najlepsze. Ciężko znaleźć, mieliśmy na szczęście... Wiele lat mieliśmy to szczęście, że obok była pani Genia, która swoje kury po prostu uwielbiała i one miały właśnie takie warunki. I to było coś fantastycznego. No teraz niestety muszę już kupować jajka gdzie indziej i takich fantastycznych nie mogę znaleźć, ale może kiedyś się uda. Nie radźcie mi, żebym kupiła własne kury, bo ja już wystarczająco mam dużo zwierząt i pracy. Chciałabym tu gdzieś w okolicy znaleźć właśnie taką osobę zafascynowaną kurami. Kiedy jajka są już tarkowane, dokładam chrzan. I teraz w zależności od tego, jaki to jest chrzan, jak on jest ostry, bo one są naprawdę przeróżne. Czasami są no, takie normalnie kupne, są śmietankowe. Ja uwielbiam kupować chrzany z małych manufaktur. Takie są, wiecie, bardziej domowe. Ten chrzan kupiłam na bazarze Olkuska. Tam jest taki pan, który ma, już Wam opowiadałam, takie genialne octy. Ten chrzan od niego też jest przepyszny. On tam ma też takie wędzone ryby. Jak będziecie kiedyś wchodzić na bazarze Olkuska, to najpierw jest warzywniak, a potem jest właśnie ten stędzik. Nie jest ten pan tam zawsze, ale jego chrzany uwielbiam po prostu. I zaczynam sobie od dosłownie kilku łyżek tego chrzanu. Tutaj mamy sporo tych jajek, także myślę, że zacznę od 3 łyżek. Potem dodam sobie 3 łyżki majonezu. Dzisiaj, żeby nie było, że tylko jeden, dzisiaj jest napoleoński. Słuchajcie, dużo z Was pisało mi, że robi własny majonez. I jeżeli chodzi o majonez na przykład na święta, to też robię własny majonez i to jest super. Ale żeby zrobić bardzo małą ilość majonezu, którą zużyjemy od razu, bo ja nie wyobrażam sobie, żebym trzymała majonez z takich surowych żółtek,
w lodówce przez 2 dni. No nie do końca mnie to przekonuje. Natomiast jeżeli zużywamy go od razu, jest jakieś większe przyjęcie, do którego można użyć tego majonezu więcej, to super. Ale ciężko jest przygotować taką małą ilość majonezu, bo my raptem na raz zużywamy pewnie kilku łyżek. Także to jest ten mój problem z własnym majonezem, bo nie jest to rzeczywiście jakieś wyjątkowo czasochłonne. Trzeba mieć po prostu pewność co do jajek, no bo używamy jednak jajek surowych. Wiadomo, można je sparzyć, ale tutaj ryzyko gdzieś tam salmonelli, jak ma się nie do końca sprawdzone źródło, jednak zawsze jest. Dobra, słuchajcie, mieszam i będę próbować łyżką. Słuchajcie, wiem, że Was to ubawiło ostatnio, specjalnie użyłam tej drugiej łyżki. Ja po prostu nie lubię, jak mi ktoś mówi, jak mam coś robić. Po prostu nie lubię. Ja robię tak, jak uważam. Każdy robi u siebie, ja też nie oceniam. Więc tak samo mnie takie porady nieproszone zawsze wkurzają. Dobra, zobaczmy, jak to będzie smakowało. Nie od razu wyszło super. Także 3 łyżki ciabatę chrzanu, 3 łyżki ciabatę majonezu i on jest taki akuratny, czyli czuć chrzan, ale jak widzicie, nie wykręca mi buzi. Jeżeli lubicie, żeby to było takie mocniejsze, to oczywiście, słuchajcie, po łyżce dodajemy i trafiamy na swój smak, bo to każdy ma smak zupełnie inny i chodzi o to, żeby tej osobie, która robi to, idealnie smakowało, a nie żeby było dokładnie według wytycznych, jak ktoś powiedział. Taki smak jest dobry, jak nam smakuje. Chrzan teraz przełożę do szklanego pojemnika i będzie w lodówce. Kulki będą gotowe na jutro i chrzan już będzie sobie też na jutro czekał do podania. My czekamy, aż one się skończą gotować. Jeszcze potrzebujemy pewnie około 5-10 minut. Ja przecedzę bulion i pokażę Wam, jak przygotowuję galaretę. Słuchajcie, chciałam tylko powiedzieć Wam, że moja koszulka jest cała w fragmentach ryby, więc się nie przejmujcie, specjalnie założyłam czarną koszulkę. Potem mam w planach robić jeszcze zakwas na buraki, więc wiadomo, że jeszcze się ubrudzę, więc czarna koszulka jest w ogóle dobra do takiego gotowania. Będziemy używać żelatyny w listkach. Ja tę żelatynę kiedyś, słuchajcie, wypatrzyłam u Nigelli. Ona w trakcie robiła jakieś danie, używała właśnie żelatyny w listkach. W tamtych czasach, kiedy oglądałam ten program u nas w Polsce, była tylko żelatyna w proszku. I kiedyś ściągałam jeszcze tę samą żelatynę z Niemiec, ale teraz już ta Edkera jest dostępna. Nie wiem, czy jest nawet innych firm. Ja ją właśnie, ponieważ ją kiedyś z tych Niemiec ściągałam, to mam też taką. Ona wygląda w ten sposób. I taką żelatynę wrzucamy na zimną wodę i dajemy jej około 10 minut, żeby ona się namoczyła. Po tym czasie żelatynę odciskamy z zimnej wody. To będzie taka wtedy galaretka i będziemy ją wrzucać po prostu na gorący bulion. Od razu rozbełtamy sobie naszym jakimś tam elementem, takim narzędziem i ona się fantastycznie rozpuszcza. W ogóle nie zostaje żaden jakiś taki glut na dole. To jest dosłownie moment, ona fantastycznie łączy się z płynem. Także dajemy jej moment, żeby się namoczyła, a ja już sobie przygotuję naczynie, w którym będę do niego wlewać nasz bulion i jako właśnie przesączę przez, najlepiej będzie przez gazę, bo wtedy naprawdę pozbawicie się wszelkich farfocli, ja tam aż tak bardzo się nimi nie przejmuję, więc często robię to przez drobniusieńkie sitko. Bulion przelewam przez takie drobne sitko i zobaczymy, czy dużo tych farfocli nam się tam wleje. Ja potrzebuję litr tego bulionu, także sam dół już zostawiam. O, bardzo dobrze wygląda. Tyle zostało na dnie. Jak jesteście purystami, to rzeczywiście użyjcie gazy, wtedy będzie idealnie. I teraz tak, czekamy jeszcze na naszą żelatynę. Ona jeszcze chwilę potrzebuje poleżeć w zimnej wodzie, ale to już dosłownie jest moment. Ja sobie przygotuję naczynia, w których będę te moje kulki potem... Możecie zrobić tak, jeżeli podajecie w jakimś naczyniu, to przygotujcie sobie głębsze naczynie, w którym zalejecie swoje kulki już galaretą i będzie od razu takie naczynie wjeżdżało na stół. Jeżeli szykuję to danie, tak jak teraz jest chwilę przed świętami, ja Wam chciałam pokazać przepis, to szykuję je po prostu dokładnie w takich pojemnikach, jak to, w którym mam chrzan. Wsadzam sobie kulki, zalewam bulionem, zamykam, wystawiam nawet na zewnątrz. Nikt wtedy tam się nie dorwie, żaden ptak czy kot, który by chodził. I one sobie zastygają w kilka godzin. Natomiast na danie wigilijne, Tyrionie. Natomiast jeżeli szykujecie to na wigilię, to przygotujcie sobie taki piękny półmisek, na którym będziecie to danie serwować.
Możecie też oczywiście zrobić tak, jak robiła moja babcia, czyli przygotować małe miseczki, trzy kulki do miseczki, zalać to żelatyną i potem jak ją odwrócimy do góry dnem, to mamy taki piękny kształt i te kulki też można wtedy serwować na po prostu płaskim półmisku. Staram się te kulki w tych moich tutaj naczyniach układać tak, żeby one nie były ściśnięte, żeby było trochę miejsca, ale też żeby tego miejsca nie było za dużo. Trochę galarety, ale też nie jakieś nie wiadomo jakie ilości. U mnie do takiego pojemnika z reguły wchodzi 6 albo 7 tych kulek. No, zrobimy chyba 7. Tutaj mam dwie takie mniejsze. O, będzie ok. I kolejne. Tutaj myślę, że wejdzie 9. Ja słuchajcie, nie wiem, jak ja to robię, że ja przygotowuję dania i one idealnie wypełniają naczynia. Nie wiem, czy to jest kwestia doświadczenia, czy już kwestia farta, ale wyszło idealnie. Dokładnie 2 pojemniki. Żelatyna, słuchajcie, jest gotowa. Ja ją po prostu wyciągam z wody i daję odcieknąć całej tej wodzie. Lekko ściskamy pomiędzy dłońmi i wrzucamy. Ja tutaj mam odmierzony litr bulionu. I tyle, na tyle jest 2 opakowania tej żelatyny właśnie na litr bulionu są wystarczające. I rózgą mieszam dosłownie przez pół minuty, żeby to nam się wszystko ładnie połączyło. Niefajny dźwięk. I tak przygotowanym bulionem zalewam moje kulki. W momencie, kiedy są całkowicie pokryte, bo ja chcę, żeby całkowicie góra ich była pokryta bulionem, czyli przechylamy po prostu i lejemy delikatnie. Jeden. Idealnie, litr bulionu wyszedł nam właśnie na te 2 pojemniki i teraz daję im na razie ostygnąć w temperaturze tutaj w pokoju. W momencie, kiedy one już trochę ostygną, będzie łatwiej mi je przenosić. Nakładam po prostu pokrywki, wystawiam je na zewnątrz. Oczywiście możecie włożyć je do lodówki. Moja lodówka aktualnie jest pełna, więc teraz jest po prostu taką właśnie drugą lodówką. One z reguły robię je tak wieczorem, czyli następnego dnia rano są już gotowe. Spokojnie mogą stać w lodówce przez kilka dni. U nas zawsze ktoś tam przychodzi i sobie nakłada kolejne i podajemy je właśnie z tym chrzanem. Dajcie mi znać, czy już taki przepis wcześniej próbowaliście, czy nie. Jeżeli spróbujecie, to dajcie mi znać, jak Wam smakowało. Ja nie przyjmę żadnych tutaj słów, które mówią, że to jest niedobre jedzenie, bo dla mnie, wiecie, jak to jest, macie na pewno takie dania z dzieciństwa, które są dla Was po prostu jednym wielkim wspomnieniem. Dla mnie właśnie są tym kulki, czy miodownik mojej cioci, czy na przykład pierogi ruskie mojej babci. To są po prostu dania mojego dzieciństwa. Uwielbiam, robię od lat i na chwilę mogę się przenieść właśnie do tych momentów ze swojego dzieciństwa. W kolejnych wideo będę Wam pokazywać przede wszystkim miodownik, bo to chyba było najwięcej próśb, także zostawiłam go na niedzielę, bo ja chcę go przygotować wcześniej 2 dni, żeby pokazać Wam, jak on już wygląda po tym, jak sobie poleży i zmięknie. A w trakcie przygotujemy drugą porcję, poradzimy sobie z tym. Myślę, że wszyscy tutaj tak lubią to ciasto, że bez problemu pójdzie. A potem przed świętami samymi zrobię dla Was uszka. To jest dla mnie bardzo dziwna sytuacja, bo ja uszek nigdy nie robiłam poza dniem Wigilii. Zawsze robię je w dniu Wigilii. To jest główne danie, które jest dla mnie najważniejsze na święta. I złamię te tradycje i zrobię raz, żeby były na kanale. Omijałam zawsze ten przepis, zawsze już robiłam. Było ciemno, nie mogłam zrobić dobrych zdjęć. On się pojawił na blogu, ale nigdy nie pojawił się ze zdjęciami. Także tym razem zrobię to porządnie. Czyli przygotuję, zrobię zdjęcia i będzie na blogu już taki poważny. Natomiast są takie dania, Wy też mi o tym pisaliście w wiadomościach czy w komentarzach, że są dania, które jecie tylko i wyłącznie w święta i nie robicie w ciągu całego roku, bo to właśnie kojarzy Wam się z dzieciństwem. Także tak też u mnie jest z tym przepisem. No dobra, na dzisiaj to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, napiszcie mi, czy próbowaliście takiego przepisu i oczywiście jeżeli macie jakieś ciekawe przepisy na ryby, napiszcie też w komentarzach. Ostatnio zostawiliście tyle porad i tyle fajnych przepisów, że super, bardzo mi się to podoba, jak tak aktywnie sobie wszyscy dyskutują.
dyskutują w komentarzach. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.